Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować najnowszy smartfon Huawei, model P50 Pro. To jest smartfon, który dopiero co miał swoją premierę, e, dosłownie Wczoraj miał swoją premierę. Ja ten telefon już od kilku dni testuję, więc już mam pewne swoje pierwsze doświadczenia na temat obcowania z, tego, z tym telefonem. Chociaż chciałbym dzisiaj troszeczkę więcej opowi opowiedzieć na temat ekosystemu, który się teraz buduje na Huawei, ponieważ sam telefon, czyli same te, sama te specyfikacje, oczywiście o niej opowiem trochę wstępnie. Natomiast o tej specyfikacji, jeżeli, jeste, jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam poszukać tych danych w internecie, poszukać jakichś recenzji dokładnych, a ja opowiem dokładnie, jak wygląda teraz sytuacja ze smartfonami Huawei bo to jest niezwykle teraz ciekawa sprawa, która się teraz dzieje. To jest ten smartfon i smartfon, który, tak jak powiedziałem, nazywa się Huawei P50 Pro, czyli kolejny przedstawiciel rodziny Huawei P. P, P pochodzi od fotografii, czyli to są takie smartfony fotograficzne, które Huawei zaprezentowała po raz pierwszy w 2012 roku. W 2012 roku pojawił się smartfon, który się nazywał Huawei Ascend P1 i potem kolejne modele się pokazywały, natomiast model, który nazywał się Huawei P20, całkowicie zrewolucjonizował rynek fotografii mobilnej, takiej smartfonowej, ponieważ okazało się, że rzeczywiście ten smartfon robi niesamowite jakości zdjęcia. Potem model był P3, 30 Pro, który jeszcze podniósł poprzeczkę wyżej. W tym modelu pojawiło się kilka takich nowych funkcji, na przykład dziesięciokrotny zoom optyczny. To oznacza, że mamy tak naprawdę taki teleskop, jakby tutaj w tym, w tym telefonie. Możemy robić zdjęcia, nie wiem, księżyca, na przykład może było bardzo fajnie robić takie zdjęcia tym smartfonem. Oprócz tego mieliśmy też teleobiektyw i mieliśmy funkcję fotografowania nocnego w tym telefonie w zupełnych ciemnościach, ponieważ tutaj jest zupełnie, no, zupełnie typowa matryca zastosowana w modelu P30 Pro i w kolejnych modelach. A, czyli P40 Pro i P50 Pro. E, w tym P50 Pro najnowszym też jest taka właśnie matryca RYYB, czyli z żółtym fi filtrem koloru, a nie zielonym takim RGGB, tak jak w tradycyjnych smartfonach. E, co pozwala temu smartfonowi rzeczywiście wychwytywać, tak jak twierdzi Huawei, o 50% więcej światła niż w, tra w przypadku tradycyjnych smartfonów. E, więc e, jeśli chodzi o fotografię, te modele tych smartfonów są takimi absolutnymi, e, topowymi smartfonami. E, w przypadku akurat tego modelu P50 Pro tutaj Huawei się Fali tym, że, że jest to najlepiej fotografujący smartfon, jaki jest na rynku. Ja oczywiście wykonywałem dużo różnych testów fotograficznych tego smartfona. Porównywałem na przykład do używanego przeze mnie prywatnie Samsunga Note 10+. Plus. To już nie jest najnowszy smartfon. Natomiast różnica nie jest tak, tak potężna. Aczkolwiek oczywiście, rzeczywiście ten, oczywiście ten P50 Pro robi lepsze zdjęcia niż Note 10+, Plus, czy chociażby na przykład Mate 40 Pro. To jest też smartfon Huawei, który też ma bardzo dobre funkcje fotograficzne. Ale ten P50 Pro robi jeszcze lepsze zdjęcia, więc jeżeli poszukujecie smartfona, smartfona, który robi bardzo dobrej jakości zdjęcia, no to ten P50 Pro będzie na pewno świetnym wyborem. On także ma tutaj właśnie możliwość fotografowania nocnego, także ma ten obiektyw peryskopowy tak zwany, czyli właśnie on jest umieszczony tutaj, czyli soczewki w, tym, w przypadku tego, tego obiektywu, położone są równolegle do obudowy. One nie wchodzą w głąb tego smartfona, tylko są równolegle. Tu jest małe rustereczko, które obija, odbija światło, dzięki temu ten obiektyw jest jakby położony bokiem, a nie pionowo dzięki temu udało się uzyskać w takiej małe, małej obudowie po prostu teleobiektyw w tym smartfonie. Natomiast podstawowe parametry, które są w przypadku tego urządzenia, oczywiście są topowe. Mamy tutaj Snapdragon na 888, czyli najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon. To też ciekawostka, że już Huawei stosuje właśnie procesory Snapdragon, a nie własne High Silicon Kirin, ale po prostu już nie może produkować kolejnych modeli High Silicon Kirin. A te, które miało, miało na magazynie jeszcze część High Silicon Kirin 9000, już po prostu się, że tak kolokwialnie powiem, wypstrykał z tych układów, czy nie jest już w stanie ich montować w kolejnych smartfonach. Teraz musi właśnie kupować układy od Qualcomma. I co ciekawe, ze względu na ograniczenia nałożone przez Amerykanów, ten układ pozbawiony jest modemu 5G, czyli mamy tutaj wersję Qualcomm 888, czy Snapdragon 888 4G. To jest niestety dość istotna wada tego urządzenia, ale drugą chyba ważniejszą wadą, o, z którą można sobie poradzić, jest brak ekosystemu Google. To jest coś, o czym opowiadałem wielokrotnie w przypadku pokazywania nowych modeli smartfonów Huawei. Tu mamy co prawda Androida, to jest Android Open Source Project z własną nakładką przygotowaną przez Huawei. Co prawda mówi się o tym, że Huawei pracuje nad własnym systemem, czyli ma już własny system Harmony OS. Ja ten system już pokazywałem, pokazywałem smartwatcha z Harmony OS, pokazywałem tablet z Harmony OS, nawet ten tablet tutaj mam ze sobą, czyli MatePada 11. Natomiast tutaj nadal mamy Androida, tego Open Source Project, co oznacza, że nie ma tu Tutaj sklepu Play i nie ma usług Play. Jeżeli nie ma sklepu Play, no to skąd oczywiście bierzemy aplikacje? Otóż aplikacje bierzemy ze sklepu App Galery. To jest taki sklep, który jest taką konkurencją albo alternatywą dla sklepu Google Play. I w tym sklepie coraz więcej tych aplikacji już się pojawia. Ja w tej chwili z takich właśnie smartfonów korzystam na przykład również z Mate 40 Pro, czyli tego modelu. Ten smartfon, który również pozbawiony jest usług Google. I na początku, jak z tego smartfona korzystałem, tutaj rzeczywiście bardzo wielu tych aplikacji brakowało. Musiałem kombinować, żeby je doinstalować. A, aczkolwiek robi się to dość się prosto, ponieważ instalujemy sobie taki sklep, który się nazywa APK Pure i wpisujemy te brakujące aplikacje, te, aplikacje, te których nie ma w App Galery, wpisujemy w APK Pure i stamtąd możemy sobie ściągnąć Facebooka, możemy ściągnąć Messengera, Twittera, Instagram, czy te wszystkie aplikacje, których nie ma w App Galery. Więc można sobie z tym radzić. Ale to, co jest bardzo ciekawe, w przypadku akurat y, już P50 Pro, czy również innych smartfonów Huawei y, pozbawionych Google Mobile Services, to to, że Huawei bardzo intensywnie teraz rozbudowuje własny ekosystem y, swy, swoich produktów, swoich aplikacji, właśnie na y, swoje smartfony. Y, tu na początku. Y, półtora roku temu, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, y, Huawei reklamował swoją własną wyszukiwarkę, która się nazywa Petal, czy Petal Search. To miała być wyszukiwarka, która początkowo miała wyszukiwać właśnie te brakujące aplikacje, ale ona rozrosła się do pełnowartościowej, dużej wyszukiwarki, czyli mamy taką konkurencję do y, Google'. Y, y, pojawiła się aplikacje do oglądania wideo, czyli Huawei Video, i to jest taka konkurencja do Netflixa, czyli normalnie na Huawei Video, czy oprócz tego, że możemy oglądać filmy, które mamy zapisane, możemy również wykupić abonament na Huawei Video. I oglądać normalne filmy hollywoodzkie, kinowe na ekranie naszego smartfona z poziomu Huawei Video. Mamy Huawei Music, czyli też aplikację, y, ta, która pozwala nam na streaming muzyki analogicznie do Spotify czy Tidal. Y, mamy Huawei Cloud, czyli chmurę Huawei, w której możemy bardzo tanio, znaczy tanio, o połowę taniej niż w, u Google czy u Microsoftu, wykupić sobie pakiety chmurowe. Czyli w cenie jednego terabajta Google Drive'a tutaj mamy dwa terabajty na dane w chmurze y, Huawei. Tak więc y, mamy tutaj w Tą, tą kolejną usługę, czyli tą, tą chmurę Huawei. Ale jednej rzeczy tutaj do niedawna jeszcze brakowało, czyli możliwości płacenia zbliżeniowo tym smartfonem. I to była taka, taka bardzo, bardzo duże ograniczenie w przypadku smartfonów Huawei. Coś, czego mnie brakowało osobiście, ponieważ ja w tej chwili, jak już zabieram, czy gdzieś wychodzę z domu, to zabieram już ze sobą tylko i wyłącznie smartfona. W smartfonie mam dokumenty, w smartfonie mam moje karty płatnicze. Jak muszę zapłacić w sklepie, to po prostu przykładam tego smartfona dzięki funkcji Google Pay. Natomiast na smartfonach Huawei pewnie w przyszłości pojawi się funkcja, która się nazywa Huawei Pay, ale ona jeszcze nie działa. Jest tutaj też tak Wallet. Huawei Wallet czy portfel Huawei. To jest troszeczkę takie rozwiązanie analogiczne do tego, co mamy w przypadku e, smartfonów Apple. Możemy dodawać tutaj e, nasze karty lojalnościowe. Nie możemy jeszcze dodawać naszych, płat, e, naszych kart płatniczych. Pewnie w przyszłości będzie można również dodawać karty płatnicze i w tym e, Huawei Pay będzie można, e, czy w, w tym Huawei Wolecie będzie mieć taką kartę płatniczą i będziemy płacić przy pomocy e, tego smartfona. E, natomiast dzisiaj mamy takie rozwiązanie przejściowe, które rzeczywiście działa, które wypróbowałem i e, które pozwala nam właśnie płacić tym smartfonem. A to rozwiązanie to, się, to jest aplikacja, która się nazywa Curve. Yy, aplikacja, która działa w bardzo ciekawy sposób, ponieważ jest to taki nowoczesny fintech, coś jak Revolut, tylko w przypadku akurat Curve. Yy, zakładamy sobie darmowe konta, dostajemy kartę płatniczą i do aplikacji dopinamy nasze wszystkie karty płatnicze, jakie mamy. Czyli jak mamy jakieś karty płatnicze, karty debetowe, karty yy, kredytowe. Yy, Dopinamy je, podpinamy je do Curve'a i, i Curve powoduje, że ta karta, którą mamy, tą, ta ichnia, ta Curve, staje się, czy ona udaje wszystkie podstawowe karty płatnicze, które mamy przypisane w aplikacji. Czyli my będąc w sklepie, czy przed płatnością w sklepie, w aplikacji wybieramy sobie, którą dzisiaj kartą będziemy płacić, a potem do terminala przykładamy kartę Curve i ta karta udaje nam kartu, naszą kartę, nie wiem, M-Banku, Revoluta, ING i tak dalej. Ten Curve, można również zintegrować. Ja, ja tu nawet mam tak skonfigurowane na tym smartfonie tego Kerwa. E, tu mam tą aplikację Curve. E, muszę wpisać mój kod. Tak. O, pokażę może tak, jak ona wygląda. E, o, i tutaj mam na przykład. E, kartę Revoluta podpiętą. Mam również włączoną funkcję płatności zbliżeniowych, czyli ja będąc w sklepie, przykładam po prostu telefon do terminala i mogę płacić tym telefonem. Więc kolejna funkcja, której brakowało w smartfonach Huawei tutaj się pojawiła i można już spokojnie płacić również tym telefonem. Można również zainstalować aplikację m czyli nasze dokumenty też tutaj mamy. I jeszcze jednej funkcji, której tutaj brakowało jeszcze do niedawna, czyli brakowało dobrej mapy, też się na szczęście pojawiła. Mamy tutaj mapy, które się nazywają mapy Petal, czy Petal Maps. I te mapy są, są mapami, które powstały w, we współpracy z Tom Tomem. Mapy, które mają możliwość zgłaszania wypadków, które pokazują nam również ścieżki na, na ulicy, czy pasy na, na ulicy, który, który pas musimy zająć przed, przed skrętem. Mamy korki na bieżąco, więc wszystkie takie funkcje, które mamy w Google Maps albo w Navi Expercie, również mamy w, tym, w tych mapach petal. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Ponieważ jeszcze do niedawna, rzeczywiście, przez to, że brakowało tych funkcji w smartfonach Huawei, użytkownicy przestali te smartfony kupować, ponieważ uważali te smartfony za niepełnowartościowe. Brakuje tutaj Google'a, nie ma tutaj aplikacji YouTube, nie ma tutaj aplikacji Gmail. Trzeba sobie jakoś radzić w inny sposób. Gmaila nie da się zainstalować. W ogóle, ja dzisiaj nawet jeszcze rano próbowałem tego Gmaila zainstalować, ale wyświetla mi komunikat, że niestety nie ma tutaj usług Google, więc Gmaila się zainstalować nie da. Aczkolwiek, z poczty Gmail można korzystać po prostu w programie pocztowym, który mamy na tym smartfonie też fabrycznie zainstalowany, dodajemy swoje konto y, Gmailowe i też możemy oczywiście z te tej poczty korzystać. Więc nie mamy tych kilku aplikacji, które wydał Google. Y, YouTube działa normalnie pr przez przeglądarkę, możemy go sobie również przykleić na, na pulpicie, więc wszystko nam zaczyna działać. Wszystkie brakujące pozostałe aplikacje możemy ściągnąć albo ze sklepu App Galery, albo z APK Pure, czyli z tego smartfona naprawdę można już korzystać jak z pełnowartościowego smartfona z Androidem. I chciałem Państwa zainteresować w ogóle tymi smartfonami teraz Google, ponieważ y, smartfony, Smartfonami Huawei, ponieważ Huawei ze względu na te problemy, pewnie będzie robił dużo różnych promocji na te smartfony. I jeżeli uda Wam się w takiej promocji kupić Huawei, to po odpowiedniej konfiguracji to będzie smartfon, który w ogóle nie będzie ustępował smartfonom z usługami Google. Więc zachęcam, żebyście się tym, tymi smartfonami zainteresowali. A teraz bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i do zobaczenia w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu.